Stulecie to odcisnęło się również na kształcie świątyni położonej na Ostrowie Tumskim po prawej stronie Odry. W stylu romańskim, dostojnym i majestatycznym rozpoczęto wznoszenie orientowanego, skierowanego ku wschodowi ceglanego kościoła o znacznych rozmiarach. Użycie cegły jest charakterystyczne dla miejsca znacznie oddalonego od zasobnych dolnośląskich kamieniołomów. Romańska bazylika wznoszona była w dwóch fazach. Jedną z nich zasygnalizowano w prezbiterium wystającymi fragmentami ścian, wskazującymi, gdzie dawniej kończyła się ta święta przestrzeń. Romański kościół trwa do dziś w niektórych elementach swoich murów i ich zdobień. Można go dotknąć choćby w filarach łuku tęczowego, oddzielającego nawy od prezbiterium, które posiadają autentyczne piaskowcowe bazy i wspaniałe rzeźbione kapitele. W samym chórze widoczne są też dwa romańskie okienka i niedostępny dla większości zwiedzających arkadowy fryz na pierwotnie zewnętrznych ścianach prezbiterium. Kolegiata, którą widzimy obecnie, jest efektem kompletnej przebudowy dokonanej w wieku XV. Styl gotycki był strzelisty i lżejszy. Większe niż dawniej okna miały rozświetlać wnętrze, bo światło oznaczać miało Bożą obecność. Rozmiary głogowskiego kościoła nie zmieniły się wówczas radykalnie. Przedłużono prezbiterium, podniesiono też nawy boczne, zmieniając go konstrukcyjnie z bazyliki w halę. Ośmioboczne filary dzieliły nawy o równej wysokości na 5 przęseł. Odpowiadające im pary kaplic wbudowano między zewnętrzne przypory podpierające ściany. Ponieważ kaplice musiały mieć swój własny dach, konieczne było zamurowanie dolnej części okien w nawach. Kolegiata głogowska mieści się w pewnym typie kościołów w swojej ostatecznej wersji, tej może nie ostatecznej, ale tej najciekawszej, w zarysie XIII-wiecznym, gdzieś tam jest skoligacona w jakiś stopniu z Trzebnicką, gdzieś z kościołem Najświętszej Marii Panny Złotoryi. I ten moment w historii architektury w ogóle sam w sobie szalenie ciekawy, jakby dla mnie osobiście jest najważniejszym także dla Głogowa. Ale to, co tutaj się dzieje w miejscach, których nie oglądamy stojąc, tak jak tutaj w nawie bocznej, to jest szczególnie ciekawe dla historii wielkich przedsięwzięć budowlanych, bo mamy tutaj relikty jednego kościoła, drugiego kościoła, trzeciego kościoła, jakąś tajemniczą misę, być może ślad baptysterium, a więc jest tutaj bardzo wiele elementów, które dopiero w całości składają się na taką fascynującą opowieść o kolejnych fundacjach, o poniechaniach, o problemach, o braku pieniędzy i tak dalej, i tak dalej. Całe szczęście, i to jest chyba najważniejsze, że on wyrasta na nowo.